Sama duplikacja treści sama z siebie nie ma znaczenia stricte w kwestii jakby trudności w indeksacji. Natomiast jest to naturalne zjawisko, z którym na przykład w przypadku e-commerce'ów nie jesteśmy w stanie walczyć, ponieważ na przykład mając sklep internetowy, automatycznie duplikujemy najczęściej opisy producenta, które dostajemy i żeby się wyróżnić w Google z tego typu treściami, musimy nad nimi pracować. Musimy wyróżnić się na tle konkurencji. Najczęściej te opisy, które dostajemy, są w formie takiego opisu produktu, tabelek. Wtedy te opisy musimy albo troszeczkę przerobić, albo rozszerzyć. I żeby móc, że tak powiem, w Google zawalczyć, no musimy nad nimi po prostu pracować. Tak, takich branż jest wiele. Generalnie w ostatnim czasie SEO jest tak samo jak z reklamą płatną. My tak naprawdę bijemy się z konkurencją. W przypadku asów, jeśli mamy konkurencję, która wykłada nam kilka tysięcy na reklamę, bardzo podobnie wychodzi to w SEO. Część usług nie może być reklamowana w przypadku asów, stąd można powiedzieć, działania SEO są dla nich jakby tylko i wyłącznie do wykorzystywania. Na przykład taką branżą jest branża medyczna. Wszelkiego rodzaju używki, medyczna marihuana nie może się formalnie reklamować w wyszukiwarce w postaci płatnych wyników, stąd bardzo wysokie nakłady są na przykład na bezpośrednie działania SEO. Tak samo wszelkiego rodzaju branże prawnicze, branże medyczne, medyczne ogólne, wszystkie generalnie to, gdzie mamy ograniczenia związane właśnie z wyszukiwaniem oraz wszystkie branże, które są bardzo mocno sezonowe, wymiana opon, tam istnieją bardzo duże, że tak powiem, nakłady i wejście jakby od zera w ten rynek bez wysokich nakładów finansowych jest ciężki. Czego nie robić w SEO? Pierwsze to nie działać pochopnie. Warto przemyśleć sobie strategię mimo wszystko działania w SEO. Jeśli chcemy stworzyć blog, jeśli chcemy stworzyć sklep, jeśli chcemy stworzyć jakąkolwiek treść, którą chcemy pokazać w internecie, warto zasięgnąć opinii kogoś, kto się zna, dopytać się, żeby po prostu nie robić tego dwa razy. Jeśli wybierzemy złą platformę, czy to blogową, czy sklepową, czy złą podstawę, na której będziemy pisać, w pewnym momencie po prostu dojdziemy do pewnego punktu, gdzie właśnie będą problemy z indeksacją w Google, z widocznością wyszukiwarcy, albo też z odbiorem tego po prostu przez klientów, którzy będą do nas trafiać. Musimy po prostu dopasować narzędzia, w tym przypadku silnik strony, silnik sklepu, do możliwości naszych finansów, a także tego, co nasi klienci oczekują.